Witam Państwa bardzo gorąco w Daleszycach, w gościnnej gminie. Cieszę się bardzo, że jesteśmy gospodarzem tak wielkiego wydarzenia, można powiedzieć, na skalę kraju. Regionalny przegląd orkiestr dętych tu na rynku w Daleszycach. Wspaniałe orkiestry, wspaniały czas, wspaniała chwila, którą przeżyjemy właśnie tutaj na rynku w Daleszycach. Kochani, podziwiajmy, wsłuchujmy się w te dźwięki muzyki, pewnie to będą wspaniałe chwile, a wiemy jak to jest, że muzyka łagodzi obyczaje i pewnie uda nam się to dzisiaj wszystko pogodzić. Niedziela czerwca, rynek w Daleszycach wypełnił się dźwiękami instrumentów dętych i energią wyjątkowych muzyków światowej klasy. Odbył się tam ogólnopolski przegląd orkiestr dętych ochotniczych straży pożarnych, który przyciągnął najlepsze orkiestry z 5 województw. Było to niezapomniane wydarzenie dla miłośników muzyki i widowiskowych pokazów, w którym udział wzięło łącznie 450 artystów. Regionalny przegląd orkiestr dętych, 10 wspaniałych, cudownych orkiestr dętych na rynku w Daleszycach. Orkiestry i ze Śląska, i z Łodzi, z województwa mazowieckiego, z Lublina, z województwa świętokrzyskiego. Naprawdę szeroki przegląd, wspaniałe wykonanie. Mogliśmy być świadkami wspaniałej uroczystości tutaj na rynku w Daleszycach. Mam nadzieję, że uda nam się kolejny zorganizować i chcę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w organizację tego bardzo trudnego przedsięwzięcia. Ale mogę już, można powiedzieć, na zakończenie powiedzieć, udało się. Na daleszycki rynek przybyli prawdziwi mistrzowie i wirtuozi muzyczni, a ich niesamowite dźwięki rozbrzmiewały naprawdę głośno. Pomimo upalnej pogody nie zabrakło widzów, którzy przyszli, by podziwiać to niezwykłe widowisko. Widok muzyków światowej klasy i ich wspaniałych występów był niesamowity. Wśród występujących orkiestr nie mogło zabraknąć także orkiestry dętej OSP z Daleszyc. Trzeba przyznać, że muzycy zaprezentowali się fantastycznie. Jest to forma konkursu, czyli trzeba się przygotować. Nasze przygotowania trwały oprócz bieżących koncertów 3 miesiące do tego wydarzenia, bo to specjalne utwory. Obligatoryjnie musi być utwór polskiego kompozytora. My mamy to szczęście, że jest z nami kapelmistrz pan Jacek Cielibała i nam takie utwory aranżuje. Tak udało nam się wystąpić w takim konkursie. Po raz pierwszy w Daleszycach konkurs na taką skalę jest organizowany, bo można powiedzieć, że to jest regionalny konkurs, gdzie przyjechały orkiestry ze Śląska, z Lubelszczyzny, z województwa łódzkiego. No jesteśmy bardzo zadowoleni. Kulminacyjnym momentem wydarzenia były dwa utwory odegrane przez wszystkie orkiestry jednocześnie, co dało niesamowity efekt, gdy 450 muzyków zagrało razem. Podczas konkursu uhonorowano 3 najlepsze orkiestry. I tak miejsce pierwsze zajęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin z powiatu włoszczowskiego, która otrzymała w nagrodę czek na 10 tysięcy złotych. Spodziewaliśmy się, no nie do końca, mamy zawsze zrobić swoje, dobrze zagrać. Konkurencja była bardzo silna, więc nie można niczego przewidywać. Powiem szczerze, że była to niespodzianka, ponieważ orkiestra z Wilamowic jest bardzo dobrą orkiestrą, ale tutaj się ocenia też przemarsz, ocenia się musztę paradną. My jesteśmy orkiestrą taką wszechstronną, że tak powiem, i może to zaważyło. Poza tym my mamy wychowanków swoich w orkiestrze, także ta armia ludzi 60 osób, która tutaj siedziała, to są nasi wychowankowie. Więc może to też miało pewien wpływ, ale przede wszystkim staraliśmy się jak najbardziej zagrać dobrze w każdej formacji, czy to przemarszu, czy na scenie, czy w muszcze paradnej, więc jury oceniło i cieszymy się z pierwszego miejsca.
Miejsce drugie zajęła Orkiestra Dęta OSP Wila Mowice, a miejsce trzecie Orkiestra Dęta OSP Maków. Specjalne wyróżnienie przyznane przez burmistrza miasta i gminy Daleszyce trafiło do Orkiestry Dęta i OSP Daleszyce. W nagrodę muzycy otrzymali czek w kwocie 3000 zł.